Ja chciałem, mój referat będzie też myślę trochę bardziej analityczny niż poprzednie, bardzo inspirujący. Ja chciałem powiedzieć Państwu o, wydaje mi się, chyba najpopularniejszej, czy takiej najbardziej zdroworozsądkowej, oczywistej metodzie, sposobie budowania narracji kontrfaktycznych, czyli o analogii, o myśleniu analogicznym, o narracji analogicznej. Oczywiście mój referat będzie mówił właśnie, tak jak już wspomniałem na początku, o analogii w historiografii, tej historiografii, którą rozumiem jako historiografię uprawianą przez historyków. Wbrew temu zdaniu, które kiedyś, z 10 lat temu w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił Piotr Wandy, czy Nestor polskiej historiografii emigracyjnej, że historyk ma wystarczająco dużo problemów z tym, co byłoby, jeszcze zajmować się tym, czego nie było. Wydaje mi się, że to zdanie nie jest prawdziwe. Znaczy, historyk powinien się zajmować tym, czego nie było, dlatego, żeby lepiej zrozumieć to, co było. Tak? Znaczy, to nie zmienia się powołanie historyka zrozumienia przeszłości, natomiast myślenie kontrfaktyczne jest jednym ze sposobów wyjaśnienia tego, co było. Tak? Czyli jest w jakiś sposób przydatne po prostu historii faktycznej w znaczeniu tej historii, która mówi o faktach i ta, która się faktycznie zdarzyło. I oczywiście najpierw powinienem Państwu wyjaśnić w dwóch słowach, czym w tym wypadku jest analogia. I to pojęcie jest oczywiście w wielu wypadkach używane w różnych kontekstach i ja nie zamierzam oczywiście podawać jej bardzo ścisłej definicji, dlatego że ona jest, wydaje mi się, analogia jest, jak stwierdzają kognitywiści, ale też językoznawcy bardziej tradycyjnego nurtu badań, że to jest jedna z podstawowych kategorii myślenia potocznego, tak? Porównywania rzeczywistości, fenomenów, które są do siebie podobnych i wyciągania na ten temat wniosków na temat innych ich właściwości. Tak? Znaczy, człowiek w naturalny sposób myśli analogicznie. Jednocześnie analogia jako pewna figura retoryczna jest pewnym zabiegiem bardzo często stosowanym tak, w retoryce, zarówno w tej retoryce stosowanej, jak i też w retoryce opisowej, znaczy wtedy, kiedy spróbujemy zanalizować pewien przebieg wydarzeń, pewien przebieg mów. I wreszcie analogia jest, jeśli to oczywiście można ująć jako analogię, jest to pewnym sposobem wykorzystywania szerokiej wiedzy kontekstowej do analizy szczegółowych przypadków. Jest to, można powiedzieć, jakiś szczególny przykład sylogizmu, tak, znaczy wyciągania wniosków na podstawie pewnej większej przesłanki. I to myślenie analogiczne, które polega w największym skrócie oczywiście na wnioskowaniu o jednym, o czymś, jednym czymś w oparciu o podobieństwo do innego, jest, wydaje mi się, na tyle rozpowszechnione, że właściwie nie ma sensu się nad nim zastanawiać, jeżeli chodzi o takie podstawowe, w sensie nie ma sensu nad nim więcej dywagować. Natomiast wydaje mi się, że w historiografii ma ona dość szczególne znaczenie. Wydaje mi się, że analogię stosujemy dwojako jako historycy, implicite i explicite, znaczy czasem udając, że tego nie robimy, a czasem udając, że robimy, czasem mówiąc to bardzo świadomie. Adam Korzuchowski w takim eseju dotyczącym właśnie historii kontrfaktycznej stwierdził, że elementy kontrfaktyczne w historii narografii narracyjnej są wszechobecne i daje przykłady klasycznych historyków XIX-XX-wiecznych, którzy stosują myślenie kontrfaktyczne, także myślenie analogiczne, nie w ten sposób oczywiście, że kreślą scenariusze alternatywnego rozwoju, ale na przykład pokazują, że dany bohater, dany polityk zrobił to, a przecież mógł zrobić to i tamto. Jakby zrobił to i tamto, to byłoby lepiej, tak? To myśli Państwo, nie wiem, myślicie nawet o takich klasycznych książkach, na przykład z historii politycznej II Rzeczypospolitej, to bardzo często w ten sposób jest opowiadana narracja, tak? Że co zrobił Witos, co zrobił Piłsudski, a gdyby zrobił to, to pewnie byłoby lepiej. To już to samo w sobie implicytnie zakłada, kreślimy możliwość alternatywnego scenariusza, czy alternatywnej decyzji, alternatywnej konsekwencji tych decyzji. Po drugie, to oczywiście nie jest lista w jakiś sposób wyczerpująca temat, ale wydaje mi się, że ten przykład jest również dość charakterystyczny. To jest cała dyskusja na temat niemieckiej Sonderweg, czyli tłumacząc to na język polski, odrębnej drogi rozwojowej, specyfiki drogi rozwojowej. Jak Państwo pewnie wiecie, to jest długa dyskusja, która w historiografii niemieckiej toczy się najpierw jako dyskusja o wyjątkowości, pozytywnej wyjątkowości Niemiec na tle innych państw europejskich, a natomiast po II wojnie światowej ta wyjątkowość otrzymuje znak minus, to znaczy pytanie, co stało się takiego, co takiego złego było w niemieckiej drodze rozwojowej, że skończyła się ona III Rzeszą i Adolfem Hitlerem. Tak?
istotne jest to, że ta normalna droga rozwojowa w rozumieniu takiego właśnie dyskusji zonderwegowych, tych historyków, którzy o tym pisali, była droga rozwojowa, jaką przeszła Francja, Wielka Brytania, a więc normalne demokracje, normalne państwa zachodnie, tak? W związku z tym jest to pewne myślenie analogiczne, tylko pytanie oczywiście, dlaczego porównywać Niemcy na przykład z Francją, a nie z innymi państwami, tak? Znaczy jakby tu te autorzy nie, to jakieś krytycy z dyskusji o zonderwegu właśnie to wytknęli przede wszystkim, tak? Że to, co jest podobne, czy to jest takie same, wcale nie musi być takie same i wybór, uważanie czegoś za normalne jest również pewnym nadużyciem. Natomiast wydaje mi się, że można znaleźć przynajmniej dwa sposoby myślenia explicite o myśleniu, wykorzystywania myślenia analogicznego w historiografii. Jednym jest stosowane, o ile wiem, nie jestem mediewistą, więc proszę mi wybaczyć i proszę też o korektę w tym wypadku. Często w mediewistyce jest droga jakby ekstrapolacji wniosków przy niedostatku źródeł dla wybranego obszaru czy okresu. Tak? Znaczy mamy, opisujemy jakieś zjawisko w jakimś fenomenie, w jakimś rejonie czy w jakimś okresie, natomiast akurat dla tego miejsca źródeł brak, lecz źródła o podobnym charakterze są dla rejonu podobnego w jakimś sposób, więc historycy są uprawnieni do budowania takiej narracji jakby w oparciu o podobieństwa, prawda? Natomiast podobnie, nie wiem, książka o państwie, stara już, przeszło 50-letnia była książka o państwie Wiślan, w ten sposób była skonstruowana, tak? Znaczy kilka drobnych zmianek było właściwie obudowanych takimi porównaniami, jakby jak mogło wyglądać takie państwo na podstawie porównań z innymi regionami. Natomiast to, co mnie tutaj najbardziej interesuje i co uważam za jakby najciekawszą, czy jakby taką najbardziej kontrolowalną formę wykorzystywania analogii w takim historii kontrfaktycznym, to jest w najprostszy sposób mówiąc podmiana losów jednego fenomenu historycznego, państwa, regionu, osoby, tu możecie Państwo sobie podłożyć, co chcecie, losami innego, które jest podobne pod jakimiś względami. Oczywiście diabeł tkwi w tym, na czym to podobieństwo jest zbudowane. Ja oczywiście ta lista, którą tu Państwu pokazałem, to znaczy struktury, właściwości, relacji z innymi fenomenami oddziaływania, jest oczywiście pewnym przykładem. Myślę, że można ją spokojnie rozwinąć i tak samo skrytykować. Ja chcę pokazać, że to podobieństwo może się zasadzać, może być przeprowadzane na kilku różnych poziomach i podobieństwo, nie wiem, na przykład, o którym będę chciał mówić za chwilę, Polski i Węgier w XIX wieku pod pewnymi względami jest większe, natomiast pod innymi jest ono mniejsze. Tak? I wtedy, kiedy możemy porównać takie dwa fenomeny pod kilkoma względami, mamy pewien obraz, na ile analogia jest wyjaśniająca, na ile cokolwiek nam wyjaśnia, na ile bardziej zaciemnia. Tak samo coś istotne, więc możemy powiedzieć, jakby, czy dane podobieństwo jest duże czy małe, ale też możemy zastanawiać się, i to jest oczywiście pole dla historycznej erudycji, czasem dla historycznej manipulacji, jeśli ktoś chce, znaczy na ile taka cecha była istotna, na ile to podobieństwo rzeczywiście mogło wpłynąć na to, że los danych państw jest podobny. Więc na czym zasadzałoby się takie budowanie, wykorzystywanie analogii w kontrfaktycznej narracji historycznej? Musimy założyć, że mamy dwa fenomeny historyczne, które są które są do tego momentu, który w teorii historii kontrfaktycznej czy alternatywy nazywa się point of divergence, nie POW. Jest istotne, jest wyraźne dla naszego zjawiska i do tego momentu w jaki sposób rozwój czy podobieństwo cech jest na tyle istotne, że dla nas możemy brać te dwa fenomeny jako podobne i wtedy możemy założyć, że w jednym z tym, którego określimy historię alternatywną, coś się nie zdarza lub zdarza, co się nie zdarzyło, tak? Czyli jakby kontrolowalnie zmieniamy wartość jednej zmiennej, jakby mówiąc takim językiem statystycznym, znów odnosząc się do statystyki, przy założeniu niezmienności pozostałych zmiennych okoliczności. Tak? To takie założenie, język oczywiście jest pewnego rodzaju metaforą, ale tak w badaniach statystycznych stosuje się właśnie tego typu wnioskowanie, że jak zmienił się wartość jakiejś cechy, jeżeli wartość innej cechy, z którą ona jest powiązana, zmieni się na przykład do wartość jednego odchylenia standardowego, i tu dodaje się zawsze przy niezmienności pozostałych wartości zmiennych. Tak? Innymi słowy, jeżeli założymy, że
Franciszek Ferdynand nie został zamordowany 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, to musimy mimo wszystko założyć, że rozwój europejski czy rozwój społeczny, gospodarczy nie zmieni się z tego powodu, tak? Nie znikną jakieś konflikty, natomiast nie będzie tego konkretnego pretekstu czy przyczyny do wybuchu wojny, tak? I żeby ten teoretyczny wywód, czy takie teoretyczne, bardzo robocze założenia ukonkretnić, chcę Państwu, do tego dojdziemy, chcę Państwu pokazać dwa przykłady. Jeden, który 20 lat temu pojawił się na łamach Tygodnika Powszechnego, został zupełnie niezauważony z powodu, ponieważ pojawił się w listopadzie 1995 roku, w momencie bardzo, bardzo emocjonalnych i bardzo, bardzo głośnych dyskusji na temat wyborów prezydenckich ówczesnych. W związku z tym temat przyszedł praktycznie niezauważony. Na artykuł Macieja Janowskiego, warszawskiego historyka, odpowiedział tylko Janusz Tasbir po jakimś czasie. Ale Maciej Janowski zastanawiał się, jak wyglądałaby historia Polski, gdyby do rozbiorów nie doszło. I jako analogię, jako państwo, jako pewien model rozwoju, jeśli można powiedzieć, którym dałoby się przyłożyć do dziejów Polski, wziął Węgry. Państwo czy społeczeństwo pod pewnymi względami istotnie podobne, o podobnej strukturze społecznej, o podobnej konfiguracji, o podobnym położeniu politycznym. Jego teza, oczywiście również funkcjonująca w kontekście europejskim, i jego teza jest dwojaka. Znaczy, po pierwsze, że to państwo polskie będzie się miało, czy społeczeństwo polskie rozwijałoby się w własnym państwie prawdopodobnie tak jak inne państwa Europy, czy Europy Środkowej, czy Wschodniej. To znaczy, mielibyśmy na przykład to, czego nie zaznaliśmy, czy mielibyśmy na przykład właśnie silnie rozwiniętą klasę średnią związaną z państwem, warstwą urzędniczą, całą taką strukturę, która może się rozwijać we własnym państwie. Natomiast przy założeniu, że rozbiory Polski nie zmieniają w istotny sposób żadnych innych wydarzeń, to znaczy innych procesów historycznych, trzeba założyć, że na przykład nowoczesne tożsamości narodowe rozwijają się tak samo, niezależnie od tego, czy Polska istnieje jako państwo w XIX wieku, czy nie. W związku z tym konflikty narodowościowe wybuchają tak czy inaczej, tak? Pewne tarcia narodowościowe istnieją, podobnie jak się działo na Węgrzech w wieku XIX. Na marginesie temu właśnie trochę, co ciekawe, oponował Janusz Tasbir, twierdząc, że polska kultura była na tyle silna, że proces asymilacji Białorusinów i Ukraińców byłby znacznie bardziej zaawansowany niż w sytuacji, w której rozbiory doszło. Natomiast konkluzja była, jakby tak, jeżeli bierzemy model węgierski, to konkluzja Macieja Janowskiego była dość w tym sensie pesymistyczna, chociaż polska historia alternatywna bez rozbiorów kończyłaby się mniej więcej tak jak węgierska historia faktyczna, czy rzeczywista, czy jakimś polskim Trianon. Znaczy przy pierwszym większym konflikcie zbrojnym, takim, który przewraca dotychczasowy ład polityczny, to owem właśnie mniejszości narodowe zyskują podmiotowość polityczną, no i w ten sposób jakby Polska zostaje, czy państwo polskie zostaje ograniczone do jakichś granic etnograficznych, tak? Czyli mamy takie właśnie polskie Trianon. To jest jeden model. Drugi, który pozwoliłem sobie sam zakreślić na podobnej zasadzie. Jak państwo być może wiecie, Pod koniec I wojny światowej, na początku roku 18 i 19 pojawiły się pomysły utworzenia wolnego państwa górnośląskiego, niezależnego od Polski i Niemiec, trochę na właśnie na jakby te pomysły z różnych względów oczywiście nie zostały zrealizowane. Natomiast tutaj kluczową kwestią sensu pytania o to, jakby to wyglądała historia, gdyby takie państwo powstało, jest pytanie oczywiście, z czym je porównamy, tak? Można porównać je z podobnym państwem takim jak właśnie wieloetnicznym jak Szwajcaria, ale pytanie, czy nie należałoby tego na przykład porównać z takimi tworami powstającymi po I wojnie światowej, nie opartymi na zasadzie narodowej, jak właśnie jak wolne miasta, jak Fiume, Kłajpeda czy Gdańsk. Więc tu oczywiście znów możemy założyć, że takie scenariusze są, że gdyby taki scenariusz został zrealizowany, to mogliby, to właśnie pytanie, czy mielibyśmy sytuację taką jak w większości tych miast, że prędzej czy później jedno z politycznych bytów wokół dominuje nad tym rejonem i go przejmuje, albo być może rzeczywiście byłby to jakieś podglebie do tworzenia się nowej tożsamości. Tak czy inaczej, znów zakładając, że nic innego się w historii z tego powodu nie zmienia, taki twór skończyłby swoje istnienie wraz z wybuchem II wojny światowej lub nieco wcześniej, dokładnie w tym samym momencie, w którym skończyły to swoje istnienie właśnie te pozostałe porównywalne tutaj byty, jak Kłajpeda czy Gdańsk. I oczywiście
Co wydaje mi się istotne, tak, w retoryce rozróżnia się analogie mocne i słabe. Znaczy mocne, w którym rzeczywiście to podobieństwo cech jest realne i może realnie wpłynąć na bieg wydarzeń, natomiast słabe w przypadku takim, jeżeli podobieństwo wydaje się jedynie pozorne. Tak? Często takim zabiegiem retorycznym jest przedstawienie analogii słabej jako mocnej. Natomiast wydaje mi się, że dla historiografii ciekawsze może być nawet myślenie o kontrfaktycznej, myślenie w typologii analogii pozytywnych lub negatywnych. W tym sensie, w jakimi pozytywna to jest taka, że w którym mamy dwa podobne ścieżki rozwoju i one są, podobieństwo jest skutkiem tego, i podobieństwo rozwoju jest skutkiem podobnych cech, ale może być też tak, i to jest wydaje mi się ciekawsze też dla historiografii, że mamy podobieństwo, ale mimo wszystko dzieje są odmienne, wydarzenia są różne, co oznacza, że przyczyna tej odmienności leży gdzie indziej, tak? Znaczy jest to dla nas taki test tego, czy nasze przyczyny są dobrze wskazane, czy nie. I to tekst, którym dał mi się niedawno znaleźć fragment z metodologii historii polskiego, jest oczywiście, Topolski nie pisze to o myśleniu alternatywnym, ale w jakimś sensie mówi właśnie o tym, jakby, że im więcej wiemy, im więcej mamy kontekstowej informacji, im więcej potrafimy porównać na poziomach, tym jesteśmy w stanie bardziej rzetelnie ocenić wpływ jakiegoś elementu. I koniec końców powiedziałbym tak, zaczynając od, może tak, zaczynając od pozytywnych cech, wydaje mi się, że myślenie analogiczne poparte pewnymi rzetelną, właśnie szeroką wiedzą kontekstową może być dobrą brzytwą okłama dla różnego rodzaju mniej lub bardziej fantastycznych czy fantazyjnych scenariuszy, ponieważ nie wszystkie alternatywy są jednakowo upromocnione. Nie wszystkie podobieństwa pozorne skutkują podobieństwem cech. Po drugie, to o czym wspomniałem przed chwilą, możemy ocenić właśnie wpływ pojedynczych zdarzeń na proces historyczny. Przynajmniej w tym zakresie takich właśnie przypadkowych, słyszanych, o których słyszeliśmy dzisiaj w wykładzie profesora Pomorskiego. I wreszcie wydaje mi się trzecia, chyba najistotniejsza rzecz dla historiografii, znaczy możliwość, przynajmniej próba odsiewania przyczyn pozornych od przyczyn rzeczywistych, tych, które rzeczywiście mogły wpłynąć na przebieg zdarzeń, a tych, które tylko były, współwystępowały. Największa słabość całego tego rozumowania, i mam nadzieję, to będzie jakiś dowód samokrytyki, to jest to najważniejsze założenie całego tego myślenia. To znaczy to, że zmiana jednego elementu nie powoduje zmiany żadnych innych pozostałych elementów. Tak? To, co jest pewnym modelem w statystyce, nigdy nie jest pewne w rzeczywistości historycznej. Tak? Nie mamy nigdy dowodu, że nawet przypadkowe zupełnie zdarzenie może zmienić historiografię. Jeśli myślicie, przebieg dziejów, jeśli myślicie Państwo tutaj, nie wiem, tak, o efekcie motyla, to właśnie to mam na myśli. Tego nigdy nie będziemy w stanie wiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że mając tę świadomość, mimo wszystko pewnego tego typu modele czy tego typu elementy myślenia warto sobie czasem zastosować. Dziękuję bardzo.